Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dziś jestem w Glucznie, miejscu, które koneserom kuchni regionalnej jest bardzo dobrze znane. To tutaj od 2006 roku odbywa się Festiwal Smaków, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Miejmy nadzieję, że odbędzie się i w tym roku, chociaż organizatorzy nie są tacy pewni. Będę gotował w Starym Młynie Wodnym z 1888 roku. Ciekawe, czy zachowały się jakieś elementy z XIX wieku. Pójdę sprawdzić. Młyn w Glucznie napędzany był turbiną wodą do połowy XX wieku. Potem zastąpił ją silnik elektryczny. Tak naprawdę młyn przeszedł na emeryturę dopiero w 1998 roku. Starczy tego gadania. Czas na gotowanie. Dziś przygotuję kotlecika z soczewicą, ale z kiełbasą śląską i na to jeszcze kiełbaski grillowe. Troszeczkę warzyw i myślę, że będzie doskonale. Potrzebuję kawałek kiełbasy śląskiej, dziadkowej. Pokroję ją w drobną kosteczkę. I tak przygotowana kiełbasa ląduje w misce. Wcześniej ugotowałem soczewicę. Oczywiście kolor możecie sobie wybrać sami. Czy to będzie czerwona, czy właśnie zielona. Trzy łyżki zupełności wystarczą. Łyżkę bułki tartej. Usmażyłem pokrojoną w kostkę cebulę. Świeża kolendra. Taka dobra łyżka. Czarny pieprz. Sól morska. Odrobina czosnku granulowanego. Pokrojony szczypiorek. Potrzebuję również jajko. Dorzucę do mojej miseczki. Lubię śląską dziadkową, ponieważ jest zrobiona ze 100 gram mięsa na 100 gram gotowego produktu. Będzie bardzo dobrze wyczuwalna w moim kotleciku. Aby składniki się lepiej połączyły, no i oczywiście był lepszy smak, dodam troszeczkę keczupu. Idealnie. Na chwilę odstawię. Ja wykorzystuję folię aluminiową, ale Wy możecie zrobić to również na tacce. Potrzebuję cebulkę. Pokroję w półkrążki. Tak pokrojoną cebulkę położę na folię. Kilka plastrów czosnku również dołożę do cebuli. Odrobina kolendry. Znowu sól i pieprz. Potrzebuję również pomidora. Cienkie plastry i ułożę na cebuli. Z masy uformuję kotlecika. Na deskę wysypię troszeczkę bułki tartej. Kulka ląduje na desce. Ciach. I całość uformuje piękny kotlecik. I tak przygotowany ląduje na pomidorach. Lekko zagnę rogi. Dokroję jeszcze czerwonej cebulki, plasterki. Na górę dwa plastry mozzarelli. Ale wspomniałem, że będą kiełbaski grillowe. One również mają dużą zawartość mięsa, więc będą pasowały do mojego dania. Ponacinam je i położę tuż obok mojego burgera. Całość poleję delikatnie oliwą. Pamiętajcie, grill musi być bardzo dobrze rozgrzany. No to lecę. I tak przygotowana paczka ląduje na grillu. Ja mam zamykany grill, więc nie muszę przykrywać folią mojego dania. Zamykam i poczekam 10, może 15 minut, aż będzie dobre. Między młynem a kościołem w Glucznie znajduje się Góra Świętego Jana. Już w VII wieku na jej południowym zboczu istniała mała osada. Później na jej miejsce wzniesiono gród. Archeolodzy przeszukują to wzgórze od ponad 100 lat. Na pobliskim cmentarzysku znaleziono wiele interesujących przedmiotów. Pierwsze znaleziska zaginęły w czasie II wojny światowej. Wykopaliska wznowiono w latach 60. XX wieku. Okazało się, że średniowieczne groby są bardzo bogato wyposażone. Znaleziono pierścionki, kolie, wisiorki, a także przedmioty codziennego użytku. Na przykład noże, szydła
czy też igły. Dzisiaj te znaleziska eksponuje muzeum w Grudziądzu. Przy okazji naukowcy ustalili, że średni wiek pochowanych tutaj osób to 27 lat. Młodo, prawda? Średni wzrost mężczyzn to 166 cm, a kobiet 155. Trochę się rozgadałem. Czas wracać do kuchni. Mój hamburger się piecze razem z kiełbaskami. Przygotuję sos. Potrzebuję świeże listki mięty. Bardzo drobno je posiekam. Świeży szczypiorek. Łyżka majonezu. Ketchup. Dosyć spora ilość. Nie dość, że da mi smak, to jeszcze piękny kolor. Wymieszam wszystko bardzo dokładnie. Takiego hamburgera warto podać na bułce. Upiekłem taką maślano-mleczną sezamem. Potrzebuję tylko jedną jej część. Kroję, żeby się nie przewróciła. Tuż przed podaniem zgrilluję, aby była bardzo chrupiąca. No, jest idealnie. Pod koniec pieczenia włożyłem kiełbaski na mojego kotlecika i jeszcze nałożyłem mozzarelli. Bułka ma ten kolor, jaki chciałem. Chrupiąca, słodka, idealna. Czas połączyć to z warzywami i z sosem. Bułka ląduje na talerzu. Sos z ketchupem, z miętą i odrobiną majonezu na górę. Listek ulubionej sałaty. Ja lubię lodową, ponieważ jest bardzo krucha. I mój kotlecik ląduje na bułce. Jeszcze zakończę całość pysznym sosem. Świeży szczypiorek. I mój pomysł na grilla gotowy. Smacznego. W tym odcinku to już wszystko. Gruczno, jak cała Dolina Dolnej Wisły, urzeka swoją piękną przyrodą. Liczne pagórki, wzniesienia i zbocza zawdzięczają swój kształt prawiśle, która wyrzeźbiła dolinę szerokości 5 do 9 km. W kolejnym odcinku odwiedzimy kilka takich miejsc. Do zobaczenia.